jesteśmy na granicy bardzo silnej, uwodnionej komórki burzowej, która kieruje się w stronę bardziej zachodnią. Aktualnie znajdujemy się w opatówku. Tam rozbudował się wał szkwałowy. Po przeanalizowaniu radarów postanowię teraz pojechać do Nowych Skalmierzyc. Ta komórka burzowa bardziej skręca na zachód, więc opatówek ominie, a bardziej kieruje się właśnie w stronę Skalmierzyc. Być może pojawią się tam lokalne podtopienia albo zalania. Komórka burzowa jest bardzo mocno uwodniona. No nic, wsiadam do auta, pakuję sprzęt i ruszamy. Jedziemy dalej. Tak jak widzicie, nigdy nie można lekceważyć ostrzeżeń. O, teraz się pojawiło wyładowanie.
Co najlepsze, od południowego zachodu nasuwa się kolejna burza. Będą bardzo przecierać ze sobą. Ciekawa sytuacja. Bardzo stłumione te dźwięki są, takie głuche. Tak naprawdę przed miastem burza się uaktywniła. Tam z daleka widać białą ścianę deszczu. Oj, chyba uchwyciłem. Bardzo mocny dodatni wyładowanie. Mam nadzieję, że nie uderzył w budynek. No kolejny. Bardzo dziwna smoga dymu tam leci. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Pierwszy raz w tym roku taka silna burza z ładowaniami. Ale strzela, to konkretnie.
19:35 ruszyliśmy do miejsca, w którym byliśmy po raz pierwszy. Mamy kolejną burzę, która utworzyła się na południe od nas. Sporadycznie się błyska. Obserwacje są utrudnione przez opady deszczu, które teraz występują. Być może jakieś wyładowanie nam się jeszcze uchwyci.